Cześć, cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie, znowu po dłuższej przerwie i znowu we vlogu. Mamy już dzisiaj 4 luty, wczoraj był 3 luty i mój syn kończył 3 latka. Wczoraj były urodzinki Alanka, które w sumie, to były... działy się, wyprawiały się 2 dni, w sobotę i w niedzielę. W niedzielę były takie, wiecie, stricte z tortem. A w sobotę była to taka po prostu, wiecie, nasiadówka. Ja jestem w ogóle też strasznie przeziębiona, mówię przez nas już od... Myślę, że w piątek chyba rano się obudziłam i mówię przez nos, ale czuję się już lepiej, od wczoraj się czuję lepiej, bo piątek, a w sobotę to już w ogóle czułam się bardzo źle, bardzo, naprawdę bardzo źle. No, także to właśnie to, co chciałabym Wam powiedzieć. Później Wam może pokażemy z Alankiem, jakie Niuniuś dostał zabawki. No i zostańcie ze mną dłużej, bo będę miała Wam później coś bardzo, bardzo ciekawego do powiedzenia. Coś, co się szykuje, coś nowego. Także zostańcie z nami. Do później. Jesteśmy. Gramy. Gramy sobie w taką tutaj, ale Alenek dostał wczoraj gierkę, która się nazywa Mówiące pióro 500 pytań. Grasz w tą grę? Co tu masz pokazywać? A poczekaj, a z tej strony masz pokazać kolor niebieski. Wszystko to, co jest niebieskie. Très bien. No i tak jak Wam mówiłam, wczoraj synuś miał urodziny. Idziemy pokazać, jakie dostałeś prezenty? To chodź. Chodź, pójdziemy pokazać. To był pierwszy prezent, który dostałeś, tak? Ta gra. I do tego jeszcze dostał ręcznik Psi Patrol, który jest w koszu na pranie. A ty? Nie widzisz żadnego ręcznika. No bo Wąsia go wrzuciła do prania, żeby się wyprał. Co jeszcze dostałeś? Nie patrzcie na, oczywiście, na bałagan, ale Alanek dostał też namiot, tipi. Masz swój namiocik? On jest, słuchajcie, olbrzymi. Ja go trochę dzisiaj zmniejszyłam, bo on ma 120 na 120, jest naprawdę olbrzymi. Balany sobie tu przyniósł, tak, tu wczoraj do późna była bawialnia i jeszcze dzisiaj tutaj nie sprzątałam. Strój strasznej dyni. No dobra, to chodź pokażę ten strój strasznej dyni. Maski jakuje. Dobra, ale chodź, tylko ci tak narzucę ten strój, bo tak pięknie ty w nim wyglądasz. Straszna dynia. Alanek jest w ogóle teraz na etapie wszystkiego, co jest związane z Halloween. Pyta się mnie w ogóle codziennie, czy już jest Halloween. Czyli wszystko, co dotyczy oczywiście wampirów, właśnie straszna dynia, duchy, czarownice, to wszystko. I właśnie dostał na urodziny. No powiedziałam, że wampiry, pelerynę wampira, zęby, maski strasznej dyni, ten kostium strasznej dyni. Tak? To dostałeś? Dostałeś tipi. I dostałeś statek, który właśnie, ja nie wiem, gdzie jest ten statek. Mówiłam ci, żebyś poszukał, gdzie ten statek się znajduje. Dostał jeszcze pieniążki. Także ja chciałabym mu zamówić jeszcze jakąś... Ciemno było. Co ty robisz? Pościel kupić tutaj. Hej! Hej, powiedz, jak się nazywasz? Mama Pola. Mały Polak. Ty. Nie, jak masz na imię, chłopczyku? No powiedz. Nie, naprawdę powiedz, jak masz na imię. Przestań, tak jest brzydko. No to ja ciebie nie nagrywam, jak ty takie brzydkie rzeczy pokazujesz. Tak, gdzieś tu jeszcze był statek piracki i piraci. Ale nie wiem, gdzie on mógłby być. Ja wiem. Gdzie?
Jak ty wiesz. No dobra, kończę, bo on zaczyna się już popisywać. Słuchajcie, przychodzę i sama w to nie wierzę, bo muszę wam, pokazałam wam, że Alan zasnął i on już od dawna nie śpi w dzień, od bardzo dawna, naprawdę, znaczy no może od 2 miesięcy po prostu, tak, nie śpi w dzień. I on ogólnie nigdy przez cały ten czas, czyli przez te 3 lata, nie był dzieckiem, które wiecie, siedziało, bawiło się, zasnęło, czy tam siedziało, oglądało bajkę i zasnęło, nigdy. On ją zawsze, on nigdy nie chciał spać. Raczej mówił, że on nie chce spać, pomimo, że był już bardzo zmęczony. To on był raczej tego typu, że jemu jest szkoda czasu nawet teraz iść zrobić siku, czy iść spać. I wyobraźcie sobie, że siedzieliśmy tak razem. Alanek się do mnie przytulił i oglądał sobie bajkę na tablecie. Ja coś tam patrzyłam w telefonie i tak sobie myślę, kurde, ten tablet tak ma daleko położony. Jak on widzi? Tak patrzę, on w ogóle głowę ma w drugą stronę przewróconą. I on zasnął, przytulił się do mnie i zasnął. I to się zdarzyło w ogóle pierwszy raz w życiu. Nie mówię, że nie zasnął tak, jak był chory kiedyś. Pamiętam, miał gorączkę, to też kiedyś tak zasnął, że się do mnie przytulił i zasnął. Ale to był chory. Teraz nie jest. I mam nadzieję, że nie sygnalizuje to czegoś takiego, że może, że będzie chory. Pierwszy raz tak zasnął. Ja wiem, że są takie dzieci, które tak zasypiają, siedzą, oglądają bajkę i po prostu na siedząco zasną, padną i tak dalej. A on pierwszy raz mu się to zdarzyło po 3 latach, także wszystko jeszcze może zaskoczyć tak naprawdę. Jest w ogóle godzina, on zasnął chyba 15, chyba 5, teraz już jest 15 po 10 minut, nie wiedziałam czy go budzić, czy co, czy go położyć. Na początku chciałam go położyć, to w ogóle chciał spać na siedząco. Ale po chwili już mu głowa spadła i się położył. Stwierdziłam, że nie wiem, no może pośpi te 20 minut i się obudzi, że nie będzie spał, nie wiadomo ile, żeby zaraz nie było. Wiecie, że na noc pójdzie teraz spać o 12. No i cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym dniu. Mamy dzisiaj już wtorek. Jeżeli chodzi o wczoraj, to standardowo pojechaliśmy na zakupy, posiedzieliśmy w domu. Mi tak, w sumie powiem szczerze, że w pierwszej wersji miałam nie jechać na te zakupy, bo chciałam po prostu posiedzieć w domu, żeby wiecie, nie wychodzić z tym katarem, ale jest już ogólnie lepiej. Myślę, że tak jeszcze może jutro, że tak do czwartku może już mi przejdzie. Poza tym no, mam tylko taki głos cały czas jak gdyby przeziębiony, mówię troszeczkę tu przez nos. Ale jest już naprawdę, naprawdę dużo lepiej. A dzisiaj, w ogóle przez to, że Alanek wczoraj pospał w dzień, no to zasnął troszeczkę no późno. Chyba w 10:30 w końcu zasnął. Albo nawet jeszcze dalej. No i dzisiaj wstaliśmy o 10:00. No ale myślę, że się wyspał i już dzisiaj nie będzie chciał sobie robić drzemki w dzień. Ja w ogóle zapomniałam kompletnie, że dzisiaj miałam iść na pobranie krwi. Dlatego będę musiała zrobić to jutro. Nie kupiłam tego pojemniczka na mocz. I muszę kupić po prostu go dzisiaj. Wczoraj, wyobraźcie sobie, że nawet byłam w ogóle w aptece. I kompletnie mi to wyleciało z głowy. Dlatego będę musiała zrobić to dziś. I jutro iść dopiero rano z Alankiem na pobranie krwi. To znaczy ja pójdę na pobranie krwi, Alanek pójdzie ze mną. Alan jeszcze nigdy nie był na pobraniu krwi. Jedyne pobranie krwi, jakie miał, to miał zaraz po porodzie w szpitalu. Tam miał jakieś pobrania krwi, a tak to nigdy nie miał, ale nie chcę oczywiście nawet tutaj nic wykrakać, bo nie wyobrażam sobie, jak on miałby to zrobić. Wydaje mi się, że nie pamięta żadnego z zastrzyku, jakie miał. A na, wiecie, tylko jak słyszę o zastrzyku, no to jest przerażony. Nawet jak ja mu mówię, że ja idę na zastrzyk, no to jest przerażony. Dlatego nie wiem, jakby to było, nie wiem, jak oni sobie radzą z dziećmi, żeby dzieciom pobrać krew. Bo podejrzewam tak naprawdę, że każde dziecko jest
przepraszam, niezadowolone. Bo wiecie, zrobić szczepionkę to jest co innego. Tutaj trzeba jednak trafić w tą żyłę. Co, Misiu, robimy śniadanko? No kto to jest? A, to jest Matt. Jest już po 10:20. Ja w ogóle wczoraj i nawet dodawałam wam relację na Instagram, że siedzę i wyszukuję pościele dla Alana. I muszę wam powiedzieć, że są teraz w ogóle nawet nie wiadomo na co się zdecydować. Bardzo mi się podobają te wzory, takie te już takie leśne, wiecie. Super są. Tylko że w Alana pokoju nie jest w takim stylu wnętrze, tak? No ale skandynawskie takie jakieś typowo czarno-białe też mi się bardzo podobają. Nie wiem się na co zdecydować. Ceny niektórych pościeli są no mega, mega drogie. Na początku bardzo spodobała mi się, od czego zaczęło się w ogóle, że chciałam mu kupić pościel. To po prostu bardzo spodobała mi się pościel, taka właśnie droga, Scandi Road. Przepiękna, przepiękna pościel, takie są też dywany. No ale ona chyba kosztuje z 250 zł. No, dla mnie jest to po prostu za dużo jak na pościel dla dziecka, jako kolejny komplet. Chociaż ona była chyba nawet z wypełnieniem. Ale jest to zdecydowanie, słuchajcie, dla mnie za dużo, żeby wydać na pościel. No, to będziemy robić teraz śniadanko i będziemy się odsypać. Chodź, pokaż, jakim ty jesteś strasznym wampirem. Jaki straszny wampir, widzicie? Jeszcze masz maskę? No to pokaż. No, zakładaj. No. Wow. Jaka zdrażna ta maska. Co to za straszny wampir. A teraz powiesz o niespodziance? O niespodziance. Jaka jest niespodzianka? Ciuszku. W brzuszku co jest? Dzidzia. Dzidzia jest u mamy w brzuszku, tak? I taka inna niespodzianka. To taka jest inna niespodzianka, że u mamy w brzuszku jest dzidzia. No. Cieszysz się, że będziesz miał braciszka albo siostrzyczkę? No nie jestem dziewczyna. No ja wiem, że ty nie jesteś dziewczyna. Jakieś to? Dobra, bo i tak Cię nie rozumiem teraz w tych zębach, co Ty w ogóle mówisz. No chyba tak, cokolwiek tam mówisz. Także taka właśnie niespodzianka, że u mamy w brzuszku jest dzidzia. Spodziewamy się drugiego dziecka. Wakacje w sumie, jak będzie ciepło, także jeszcze troszeczkę czasu zostało. No i jestem już... Jest już w sumie godzina 6:00. Okej, musiałam coś jeszcze Adrianowi powiedzieć. Słuchajcie, a propos mojej ciąży. Nie wiem, czy będę wam tutaj opowiadała coś we vlogach. Czy tak się zastanawiałam może, żeby nagrać wam... Kiedyś ogólnie planowałam, że będę nagrywała tydzień po tygodniu na temat ciąży filmy. Ale nie dałabym rady. I tak sobie pomyślałam, że może chociaż będę podsumowywała trymestry. Czyli zrobię jakieś podsumowanie mojego pierwszego trymestru, drugiego i trzeciego pewnie też. Sorry, ale mam tak szybko zadyszki łapię w ogóle, że przez to też nie mogłam do was za często gadać, bo zaraz dyszałam. Także dajcie znać, czy chcecie, żebym wam nagrała takie porównanie mojej pierwszej ciąży do drugiej. Wtedy dodałabym to na kanał właśnie mamusiowy, takie podsumowanie tych trymestrów. No... Piszcie i wtedy wam po prostu opowiem, jak to się odbywało u mnie, jakie miałam objawy, co mi towarzyszyło, co się u mnie działo innego niż przy pierwszej ciąży. Ogólnie mogę wam tylko powiedzieć, że moje ciąże nie należą do ciąż takich, wiecie, że mogłabym w ciąży chodzić cały czas i zawsze. O nie, 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 to nie ja. Tak było i przy pierwszej, i tak jest i teraz przy tej ciąży. Także dajcie mi koniecznie znać. No i co jeszcze? Chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj chcę zostać w domu ze względu na ten nos.
i chciałabym się jeszcze dodatkowo, wiecie, jakoś, żeby mnie przewiało. Może jutro już pójdziemy sobie na jakiś taki spacer. Mam nadzieję, że za takie dwa dni jeszcze mi się to skończy. A tak poza tym to nie dzieje się nic właśnie, jak się w sumie siedzi, wiecie, w domu jesteśmy już po obiedzie. I chłopaki poszli się bawić do pokoju. A ja właśnie postanowiłam, że chwilę do Was pogadam. W sumie niedawno też przyszedł nowy materac, zamawialiśmy do nas do sypialni. Tamten materac, który mieliśmy, ja zamówiłam tak go... Jak się tutaj przeprowadzaliśmy, no wiadomo, zamawialiśmy wtedy wszystko nowe, kupowaliśmy. I tamten materac tak naprawdę... O nie, widać moje pranie. Tak naprawdę tamten materac zamawialiśmy... Ja go zamawiałam tak po prostu, chyba jakiś pierwszy lepszy. On był taki niski. A ten, który teraz zamówiliśmy na takich sprężynach, taki w ogóle już twardszy, lepszy, on jest bardzo wysoki. I wszystkie praktycznie prześcieradła mi nie pasują. Dlatego, że ja mam teraz 160 i jedno na szczęście ma prześcieradło 180, które dzisiaj akurat prałam, mam nadzieję, wisi teraz na koloryferze, mam nadzieję, że zdąży mi wyschnąć, bo tamten matrac jest tak wysoki, że będę musiała kupować prześcieradło rozmiar większy. Już od razu musiałam zamówić, widzicie, kolejny wydatek, czyli zamówić z dwa jakieś następne prześcieradła, bo te tutaj właśnie one leżą. Są za małe po prostu, bo ten materac jest za wysoki, na pewno jeszcze raz tyle, jak miał tamten. To chyba tyle, co chciałabym Wam powiedzieć. Na pewno będę chciała nagrać dla Was niedługo Q&A. W ogóle ciężko jest mi się zabrać do jakiegokolwiek nagrywania, naprawdę, 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 bo jak gdyby cały mój obecny czas poświęcam teraz wszystkiemu, co dotyczy właśnie ciąży i wiecie, jakieś oglądanie wózków, rzeczy do wyprawki i tak dalej, i tak dalej. No, także jak gdyby to pochłania teraz moją uwagę głównie, ale mam nadzieję, że już niedługo, nie wiem kiedy, się to po prostu zmieni i będziemy mogły częściej z sobą rozmawiać. Także światło mi się tutaj zmienia. Już mi praktycznie zaschło w buzi, chce mi się już pić. Także kończę. Dziękuję, że byłyście ze mną. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i do zobaczenia do kolejnego już vloga. Pa, pa!